Spotkałem się ostatnio z Żugaj. Kamil Rosicki, na wahadło. Bartek Salomon, Bułka, Real Madryt. Witam. Siema. Siema. Witam. Dużo was widzieć. Pogoń Szczecin, karne strzelasz. Strzelam raz jeszcze. Statystyki jak? Double? Ponad. Już lecimy tam. Po 2020 jest. Wszystkie, ja się mówi, wszystkie. Wiesz jak to gra się jest. Wszystkie nogi na portret. Świadczonko, zamykamy lewą stronę. Jak to się mówi, w sparingach nie grają inni, a jak przychodzi co zawszego, to wiesz. Kamil Gosicki na wahadło. Że on od pierwszej do 90 biega, nie zatrzymuje się, walczy. You know, ja słyszałem, że to będzie tak. Czy to tak będzie wyglądało? Nie mam, kurwa, no jak to zniłem. Kamilo, jak tam? Nie mam, dobrze, dobrze. Cześć. Dobry panowie. Cześć. Siema. Cześć. Adam. Hej. Siemanko. Cześć. Elka, nie? Bez zmian. Forma utrzymana. Tak. Emeczka będzie tak, chyba, tak, nie? Tak, tak. Dobra. Mocna delegacja lidera Ekstraklasy musi być, tak? Jakiś masz numer? 2083. A, no to blisko. Jak tam, Marci? Kiedy informacja do ciebie dotarła? W środę trener do mnie zadzwonił. Tak? W środę. Że wysłane zwołanie. Wcześniej jakieś sygnały miałeś, czy nie? Bo ty w ZU21 jeszcze za trenera probierza nie byłeś, nie? Nie, nie tam byłem. Wpadłeś dopiero na październikowe, nie? Zgrupowanie. Tak, tak. Dostałem powołanie, ale ze względu na kontuzję nie mogłem się pojawić i później za trenera Majewskiego. I teraz powołanie do pierwszej reprezentacji, więc no bardzo się cieszę. Szybko idzie to wszystko, co? Tak, tak. No ja jeszcze pół roku temu, w czerwcu, tak naprawdę grałem baraże z Termaliką o Ekstraklasę w Stali Rzeszów i też gdzieś te kontuzje. Sporo było, nie? W zeszłym sezonie kontuzji. Bardzo było i tak naprawdę dwa razy nie pojechałem na zgrupowanie, wtedy na U20. I tych meczów rozegrałem bardzo mało, bodajże 18 tylko i tak naprawdę uraz za urazem i gdzieś bardzo to był ciężki okres, ale teraz przejście do Jagiellonii, gdzieś no taka pewność siebie, przede wszystkim zdrowie, tego co mi brakowało w tym sezonie i no można powiedzieć, że to wszystko tak szybko ruszyło, idzie, że, nie? Tak, szybko poszło, że no ten wrzesień był w ogóle ważny, nie? Bo w 20 graliście z Portugalią i z Niemcami, nie? I chyba dwa takie dobre mecze, bramka z Portugalią, to też potem cię pchnęło, nie? Dość mocno do przodu. Tak, wtedy pamiętam, że bramka z Portugalią, później powrót z kadry, 3 asysty z Radomiakiem, bo to był ten mecz, gdzie wróciłem z kadry. Później miałem taki okres, że Krakowia, bramka, asysta, Legia też asysta, więc no gdzieś te liczby zaczęły wpadać. Też jako drużyna gramy bardzo fajnie, jesteśmy liderem teraz Ekstraklasy, więc naprawdę wyglądamy jako drużyna bardzo dobrze, no i też głównie dzięki drużynie się tutaj znalazłem, no bo jak drużyna funkcjonuje dobrze, no to ja też gdzieś tam staram się dokładać cegiełkę, no i można powiedzieć, że te liczby i ta nasza gra idzie w dobrym kierunku. No to nie ma przypadku, wiesz, jesienią był Bartek Wdowik dwa razy bodajże, teraz ty i Taras, więc cały czas tam Jagiellonia coś produkuje pod tą reprezentację, nie? No tak, tak, tak. No na pewno no, to jest duma dla każdego zawodnika, przede wszystkim dla młodego, gdzie tak naprawdę, no tak jak mówiłem, no gdzieś pół roku temu grałem w pierwszej lidze, więc no wszystko szybko się dzieje, ale czasem tak jest w życiu, no dla mnie to jest zaszczyt i naprawdę jestem mega szczęśliwy, że mogę tu być. Siema. Co to za ekipa? Przyjeżdżam. Nagrywaj Siemano. Gołta. Nagrywaj Gołta. Cześć Modziu. Witam. Siemanko. Stęskniłeś się troszkę pewnie, co? No trochę mnie nie było, nie? Za kadrą. Dwa latka, od baraży do baraży, tak? Równe dwa lata, tak, od barażu do barażu. Witam wszystkich. Serdecznie. Kupę lat. No, o, Krzychu! Witaj! Ale odpaliłeś, śledzę to. Śledzisz to? Śledzę to. Grałeś tam, to śledzisz. To dogoniłeś wczoraj, co? Ja nie mogę, ty mnie goniłeś 6 miesięcy i teraz mówisz, że ja to nie goniłem, patrz. Siema, ty to nie goniłeś. I od kumpel mamy ten. Dobra, panowie, tak, witam serdecznie wszystkich. Mecze barażowe, nieważne jak, ważne, żeby je wygrać. I obojętnie w której minucie, obojętnie jak, najważniejsze jest to jest cel osiągnąć
żeby awansować. Mistrzostwa Europy to na pewno dla każdego jest to promocja. O tym pamiętać i tak samo każdy czuje się wtedy bardziej spełniony jako piłkarz. To jest bardzo istotne, żebyście pamiętali o tym, że każdy sukces, który jest, to jest wasz sukces. Dobrze się nastawić i bardzo istotna jest jedna rzecz. Żebyście byli pewni siebie i to mówię, nie aroganccy, ale żebyście pewni siebie byli. Tak samo na tych treningach, jak jest, jak są gry, jak są dziadek. Pamiętać, żeby pewność siebie to jest klucz. Zobaczycie, że jeżeli wejdziemy na te mistrzostwa, w taką właśnie drogą, to będziemy jako zespół silniejsi, będziemy jako zespół doświadczeni w bojach. Pamiętać, że wszyscy tworzymy jedną drużynę. Dzisiaj jednych nie ma, jedni zostali, drudzy są w gorszej formie, jedni w lepszej. Ci, którzy przyjechali, to jest jeden zespół i musimy jako jeden zespół dążyć do tego, żeby awansować na te mistrzostwa Europy. Robert, ja mam do Ciebie takie pytanie, ponieważ ostatnio Twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może Żugajką? Nie wiem, Robert, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi. Nie ustaliliśmy jeszcze najważniejszej rzeczy. Czy w końcu jesteś już Żugajką, czy jeszcze nie? Nie, to pytanie powiem Ci poniżej pasa. Spotkałem się ostatnio z Żugaj, taka influencerka w Barcelonie. I dziennikarz na tym, dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy po tym spotkaniu, czy kim się stałem? Ale przede wszystkim, czy to wpłynęło na Twoją formę? A czy wpłynęło to na moją formę, czy już jestem Żugajką? Żugajką. A to Polka? Nie. Tak, no tak, ale ja mówię, ale serio? Jak długo z tym będziesz walczyć? Słuchaj, walka jest cały czas. No. Nieustanna. No. Powiem Ci, że to dodaje charakteru. I prawda? Ale od razu wyraźnie wyglądasz, powiem Ci. Powiedział, że jakbyśmy, Wojtek powiedział, że jakbyśmy mieli Petra Czecha i Grabarę, no, to by było fajne trio. No widzisz? Ale wiesz. Teraz nie dość, że 2,10 m wzrostu, to jeszcze ta maska, tak, to już powiem Ci, że w ogóle wygląda groźnie. Strach się baś normalnie. Tak, a wiesz, a generalnie mówię, dobra, jak wejdę, po prostu żeby o niej nie myśleć. No. Bo jak myślisz o tym, to no, Cię bardziej jeszcze boli, nie? No. Ale co, z maską czy bez, trzeba będzie ich ograć, dwa kontakty. Nie ma innej opcji. Nie, a tak serio to co, no chali 6 tygodni, tak? Mówisz jeszcze? 6, no złamanie, ale dobrze bez przemieszczenia. Tak, przegrody. I po czodu mógł mnie złamać, ale no, wstałem. Powstań. I to od kolegi z zespołu, tak? No, no. Właśnie, powiedziałem, do sędziego mówiłem, czerwona kartka. A on mówi, ale to twój, ja mówię, no to nadal czerwona. Ciągle poważnie można zmienić, tak? Tak. Swoim też można dać, nie? W sumie. I w Poznaniu się rehabilitowałem, w Rzeszowie byłem. W Rzeszowie wylądowałem. W różnych miejscach, wiesz? W listopadzie zagrałem pierwszy mecz na FUT21. Więc tak od grudnia tam jakieś minuty. No, na pewno, przez jakiś czas. Karola, przemowę przed San Marino? To. Jeden za jednego, wszyscy za wszystkich. Easy, my friend. Poszło, tak? Na ilu? Być jeden cykl. Dwa czy jeden? Dwa. Nie, no powinien to. Nie, jak? Zaraz, czym? Ja wezmę to. A, mój... Takie zimne palce jeszcze, o. Tak, panowie, dobrze się przygotować, dobra? Boisko widzicie jest dobre, zwracać uwagę na to wykończenie. No później jeszcze zawodnikom, na które powiem na coś, żeby zwrócili uwagę. Dobra? Wszystko jasne? Nie, coś tam, to zawsze. Jeden! Bartek Salomon! To było dobre. Brawo, skoro! Brawo, Sidę! Tam nie doleci. Dobrze, nie ma szans tego obronić! Wszystko!
Cześć, dotknij. 5 sekund. Teraz na mikro. 5 sekund. Trzymaj, nie trzymaj, bo spadnę. Gdzie podnieś? Dobrze. Ogarnij, Nie, ale za pole karne, normalnie meczowo. Ale kto nie strzeli, stówka, żeby było jasne. Wcinkę mu daję. Będzie wcinał, tak? No dam mu zarobić trochę. Jak masz stówkę? Taką wcinkę mu daję. Nie, bo jak jest stówkę, to on się wypi na pewno. Po jednym? No tak, no. Nie wierzę! Za to, że wychodziłeś mi w przerzutkę, każdą złapałeś. Trochę się czujesz jak debiutant, czy nie? Po 6 nie, latach? Nie, wszystko. Znam większość chłopaków, znam. Sporo ekipa w sumie z Jagiellonii, nie? Z którą grałeś. No, tak. No. A, bo to kto jest? Z Świdrem i z Frankiem, przecież tak długo byliśmy razem. No. Z Szychą też, nie? Chyba chwilę grałeś. Z Szychą też, tak. Ale no z Frankiem no, za dobre kilka lat byliśmy i z Świdrem. Tak samo z Świdrem też na trening jeździliśmy i blisko siebie mieszkaliśmy. Było troszkę zaskoczenie, jak dostałeś to powołanie, albo wcześniej, jak dostałeś jakieś pierwsze sygnały? Bardziej takie zaskoczenie było, jak te pierwsze sygnały. W niedzielę tam wszyscy zaczęli pisać. Kibice nasze zaczęli mi wysyłać te linki różne. Te nieoficjalne jeszcze, tak? Tak, tak. No, tak naprawdę do końca nie wierzyłem, ale później jak trener zadzwonił, to już uwierzyłem. No. Pracujemy dalej, żeby pokazać dobry wynik tutaj także. No pewnie. Lider Ekstraklasy musi być godnie reprezentowany na każdym no grupowaniu, tak? No, tak samo Mara, no, różnie się, w sumie gramy nieźle w Jagiellonii i myślę, że to miejsce nasze w tabeli tylko to potwierdza, że będziemy dążyć, żeby utrzymać to i żeby grać ładnie. Dla ciebie też taki w sumie ważny sezon, nie? Kapitan, trochę inna rola też na boisku i też sam gdzieś powiedziałeś ostatnio chyba, że jeden z takich lepszych indywidualnie, no, nie? Myślę, że tak, za dużo kartek tylko mam, bo już mam 11 kartek. Nie może być zbyt dobrze, wiesz, no nie tak, może być idealnie. No ale no niestety gram na takiej pozycji, gdzie ta ilość kartek jest większa. Na pewno niepotrzebnych dwie zagadania mam, tam było dwie mniej byłoby, tak by byłoby lepiej. Okej. Dziękuję. Brawo. Cześć. Jak się na kadrze znowu czujesz? Fajnie. No dobrze, wycisza? Dobrze, rok, no nie? Bardzo fajnie. No rok, nie? No, od marca, nie? Tak. Tureckie powietrze służy? Służy, no jak widać to służy. No. Czy tam się przestawiłeś z espresso na turecki czaj, czy jeszcze nie, wiesz, popijesz kawkę? Ja bardziej kawki nie piję, matę bardziej, wiesz? A, okej, okay, matę cały czas. No, dlatego. Przyjemnie się spojrzeć nawet na tą klasyfikację strzelców w lidze tureckiej, bo tam się gonicie, to nie? Jesteśmy, no. Z Buksikiem, Trzymim. Tak, tyle samo chyba macie, nie? Jeśli dobrze pamiętam, on teraz karnego z Besiktasem, no. Kuba Moder, myślę... Kolegium zaakceptowało, tak, tutaj? Jest potencjał, bardzo dobrze to wygląda. Przystojny chłopak. No, wiadomo. Już takie drugie nie wyjdzie, wiesz? Bo to był ten moment. One shot. No, one shot only. Dwójka stoperów i bramkarz. Efren League, nie? Młodziu do głowy, skacie. Młodziu do głowy, ja se koruję. Bo ja nie byłem na sesji zdjęciowej oficjalnej. 7 lat. Bo... W FIFA masz tam? Manekina masz? Co? Nie, no mam swoje zdjęcie, tylko nie ma na telebimie tego filmiku, nie? No bo... Szkoda, tam fajny bajer, nie? Jaka foto, no nie! Ja ciebie kręcę. To jest ta ostatnia? No to nie, to ta nie, bo... Ale ogólnie, wiesz, to potencjał jest ogromny. Koncepcja sama. Zubo tu. Czy ja to daję w ramkę, ziomek, i mówię tak. Będę miał syna, może kiedyś mnie, widzisz to? Bułka, Real Madrid. Ciężko będziesz, powiedz tak, po nas wejść tutaj, mega ciężar. O! Jest! Syn! Och ty k***a! Ja! Dzień dobry!
Typowy Wojtek. Nie da, nie wreszcie da. Wreszcie nie udaje, wreszcie nie udaje. Spać. Musisz się postarać. Ja. Innym zepsuł zabawę, co? Tak. Sam się nie wybawić. Albo ja, albo nie. Ja, sam się nie sam się nie wybawić, to idę. I nigdy się nie bawią. Traf chociaż raz, to już później spać przynajmniej. Ale to... Proszę. Do kosiata. Oh, nice. Oui. Dla ciebie, Wojtusz. 1-0.